Pokażę, jak definiujemy taki obchód. Przede wszystkim oczywiście musimy mieć wczytane punkty, jeśli chodzi o trasę obchodów. Punkty możemy wczytywać zarówno wcześniej, jako punkty nieopisane, kopiując bądź znając numery punktów z historii zdarzeń. Możemy oczywiście użyć do tego rejestruj z urządzenia przycisku i w momencie, kiedy wybierzemy rejestruj z urządzenia, w momencie, kiedy wybierzemy sobie tutaj na przykład właśnie aplikację Patrol, odczytując poszczególne punkty, możemy to automatycznie dopisać do SaveStara. Ja oczywiście mam tutaj przygotowane takie punkty, już one są wczytane. Po wczytaniu punktów powinniśmy zdefiniować trasę obchodu. Tras obchodu dla obiektów może być kilka. Jedną z ważniejszych rzeczy przy definiowaniu trasy jest ustalenie, czy powinniśmy sprawdzać kolejność punktów. Po dodaniu punktów do trasy możemy zaznaczyć opcję nie sprawdzaj kolejności punktów, co spowoduje, że SaveStar będzie pilnował odbicie konkretnych punktów na trasie, natomiast nie musimy układać ich w ramach jednego jakby konkretnej kolejności. Jeśli ta opcja nie będzie zaznaczona, w tym momencie musimy precyzyjnie ułożyć jakby które punkty w kolejności, które punkty będą po kolei odbijane oraz określić czas pomiędzy odbiciem tych punktów. To oczywiście powoduje pewne zabezpieczenie przed na przykład odkręceniem punktów przez pracownika i jednoczesnym odbiciem tych punktów. Natomiast generalnie jest to opcja, powiedzmy, bardziej zaawansowana. Tak to wygląda. Kolejną rzeczą jest już tutaj zapięcie tej konkretnej trasy w harmonogram. Mamy możliwość ustawienia harmonogramu w taki sposób, jak mamy tutaj pokazany, czyli na przykład dla tej konkretnej trasy powinniśmy odbijać te punkty pomiędzy północą a 1:30, później pomiędzy 7 a 8:30, 9 a 10:30, 11, 11:30 i tak dalej. I tak dalej. Oczywiście jest też możliwość ustawienia harmonogramu trasy, tak jak tutaj mamy, powiedzmy, całodobowo, i w ramach tego pilnowania całodobowego możemy ustalić następujące opcje. Przede wszystkim, co ile ma być dana trasa powtarzana. Jeśli mamy całodobowo, tutaj akurat mamy co 60 minut i co 60 minut ta trasa, która się tutaj nazywa trasa P1, P3, powinna zostać przez pracownika ochrony odbita. Kolejną opcją jest tutaj coś takiego jak margines czasowy. Tutaj rodzą się czasem pytania, ponieważ ten margines czasowy działa w taki sposób, że jeśli, i tutaj posłużę się już pomocą naukową, czyli takim przygotowanym wcześniej slajdem. Mianowicie, jeśli mamy harmonogram całodobowy i mamy ustawione obchody co 60 minut i ustawiony margines 5-minutowy i punkt zostanie odbity w tym miejscu zaznaczonym czerwoną kreską, czyli w ramach tego marginesu plus minus, ten punkt zostanie zaliczony zarówno do tego okienka, jak i do tego okienka. Więc jeśli chodzi o ustawienie tego marginesu, może on spowodować, że jedno odbicie punktu będzie zaliczone do dwóch różnych okienek obchodowych. To tak sprawa wygląda, więc sugerowałbym, żeby tego marginesu generalnie zbyt długiego nie ustawiać, jeśli chodzi o samo pilnowanie obchodów, ponieważ no, jeśli pracownicy się generalnie zorientują i ten margines miałby na przykład 15 minut, w tym momencie robiąc obchód w tym miejscu i w tym miejscu, nie będziemy mieć tutaj, pracownik będzie miał, powiedzmy, dwie godziny pomiędzy obchodami. Także tutaj ten margines oczywiście może być, ale zwracam na to uwagę, żeby on był w miarę rozsądnie ustawiony. Kolejną opcją jest tutaj możliwość ustawienia, jak ma zachować się system przy kilku różnych
przy kilku różnych brakach, jakby, czy przy kilku różnych zdarzeniach zachodzących w systemie. Czyli tak, zdarzenie przy odczycie pojedynczego punktu w tym momencie jest tutaj ustawione, że ma ze zdarzenia być coś takiego jak informacja. Jak Państwo wiedzą, w SafeStarze jest to zdarzenie, które wpada sobie na konsolę do zdarzeń i ono jest na kolor biały, czyli operator nie jest informowany o takim, o wystąpieniu takiego zdarzenia. Natomiast z tego zdarzenia możemy zrobić na przykład później raport, możemy wygenerować sobie plik Excela, więc w tym momencie taki odczyt wygląda to w taki sposób, tak jak tutaj widać, odczytywałem sobie punkt, w tej chwili odczytam jakby tutaj gdzieś kolejny punkt. Mamy tutaj poprawny odczyt punktu OF1, za momencik wejdzie nam odczyt punktu z aplikacji Patrol, odczyt punktu z aplikacji Patrol. Generalnie mamy tutaj w tym momencie zdarzenie typu informacja. Na konsoli nie mamy tego w żaden sposób pokazywanego. Kolejną sprawą jest tutaj zdarzenie po odczycie wszystkich punktów. To jest taka też ustawiona jako informacja, natomiast jest to bardzo wygodna rzecz do analizy poprawności wykonywania obchodu przez Państwa, przez koordynatorów. Ponieważ wpada dodatkowe zdarzenie, które generalnie mamy na samej konsoli i mamy tutaj, proszę zobaczyć, mamy tutaj mamy tutaj takie zdarzenie, które się nazywa poprawny odczyt wszystkich punktów w harmonogramie cała doba. Czyli informuje nas tutaj bez liczenia kolejności punktów. Ja tutaj mam oczywiście 2 albo 3 punkty na trasie, natomiast jeśli mielibyśmy na przykład 10, 12, widziałem trasy, które mają około 30 punktów, nie musimy w tym momencie liczyć, że te punkty nam w jakiś sposób, czy jest ich tam 7, 12 czy 30, tylko jeśli generalnie mamy tam trasę, to wtedy dostajemy dodatkowe zdarzenie, poprawny odczyt wszystkich punktów w takim harmonogramie. Oczywiście te harmonogramy, no tak jak wcześniej powiedziałem, mogą być różne, czyli możemy dla dnia mieć zdecydowanie krótszy obchód, dla nocy dłuższy bądź różne trasy. Więc jakby tutaj nam ta informacja pomaga w samym analizowaniu poprawności pracy systemu. Kolejna sprawa, i to jest tutaj już, że tak powiem, clue i moc tego tutaj rozwiązania. Możemy sprawdzić zdarzenie przy braku odczytu pojedynczego punktu. Co nam to daje? Mianowicie, jeśli na takiej trasie mamy kilka czy kilkanaście punktów, w tym momencie zdarzenia wejdzie nam, tutaj proszę łaskawie zerknąć, mam tutaj informację na przykład brak odczytu punktu, punkt OF2 w harmonogramie kontrola obchodów całodobowa. W związku z tym takie ustawienie pozwoli nam po pierwsze bardzo precyzyjnie wskazać, który punkt nie został odczytany, jeśli ten punkt z jakiegoś powodu oczywiście musi być odczytany, no bo inaczej byśmy tego nie definiowali. Możemy to przekazać później mailowo bądź SMS-owo w mechanizmie alertów. Zaraz tutaj będę mówił tutaj na ten temat. Kolejnym ustawieniem mamy tutaj zdarzenie po niekompletnym odczycie punktów. I tutaj już takie zdarzenie, jeśli miało miejsce, jest ustawione, że będzie ostrzeżeniem, czyli wpadnie na konsolę operatorowi o jakimś konkretnym priorytecie. Jeśli takie zdarzenie wystąpi, też będziemy mieć tutaj w oddzielnym zdarzeniu w historii obiektu niekompletny odczyt punktów w harmonogramie. I tutaj kolejna właśnie sprawa. Teraz już mamy też takie grupowe podsumowanie, że obchód się odbył, natomiast z jakiegoś powodu nie wszystkie punkty zostały odbite, niemniej jednak jakaś część tych punktów została nam tutaj pokazana. Kolejną opcją to jest oczywiście już zdarzenie przy braku odczytu wszystkich punktów. Ponieważ niekompletny odczyt punktów może zdarzyć się z różnych powodów, nie wiem, czasem ochrona wykorzystywana jest do odśnieżania, czasem ochrona wykorzystywana jest do zamiatania liści, czy do bardzo różnych innych, bardzo potrzebnych klientowi celów, no, więc ten niekompletny odczyt punktów może zdarzyć się generalnie z różnych powodów. Może nawet ktoś, nie wiem, ukraść czy zniszczyć punkt odczytu. Natomiast jeśli już mamy zdarzenie przy braku odczytu wszystkich punktów, no powinniśmy generalnie zdecydowanie tutaj mocniej
zareagować i mamy tutaj typ zdarzenia, który powiedzmy ustawiony w tym momencie jest jako alarmowy. I oczywiście te zdarzenia alarmowe też wpadają na konsolę, wyglądają w taki sposób, brak odczytu jakiegokolwiek punktu w harmonogramie. Więc tutaj mamy to stopniowanie.